Maciej Różański, nie Różalski, od razu zaznaczmy, przed galą EFM w Niemczech. No właśnie, okoliczności, wszystko to, co towarzyszy temu wydarzeniu, zupełnie inne niż chyba się wcześniej zdążyliśmy już przyzwyczaić, jeśli chodzi o polskie MMA. No inne, raczej kurczę, no inne. Inne, nie inne. Na przykład no, ja walczyłem na galach ACB, a niestety w Polsce to nie było tak popularne i byłem na przykład na Ergo Arenie, gdzie 13 tysięcy jest hala, a było 1000. Także to nie będzie większej różnicy. Oni się to porozchodzili, to bym wchodził jak do pustej hali praktycznie. Także no niestety tak wtedy było, także, ale mam już takie doświadczenie, to może też jest jakiś plus, nie, z drugiej strony. No więc właśnie, masz takie doświadczenie w tym, twoje doświadczenie w ogóle, jeśli chodzi o niemałe jest. Ale okres był ciężki dla wszystkich, z większym, mniejszym doświadczeniem. No to taki czas, który był, to taki trochę w ogóle przedziwny, zatrzymanie wszystkiego. Jak to u ciebie wyglądało i czy to sprawiło tobie, twojemu klubowi jakieś ogromne kłopoty? Kurczę, no myślę, że sport na każdej płaszczyźnie dostał najbardziej po dupie. Sport i rozrywka, no także klub na pewno dostał też. Ja jako strażak miałem dodatkowych obowiązków więcej, także też trochę mnie to dotknęło. Kurczę, wiesz, no... Ja byłem strażakiem, tak naprawdę jestem cały czas, obsługiwałem tych wszystkich ludzi, jeździłem i tak dalej, no i tak naprawdę jakiegoś większego zagrożenia w tym wszystkim nie widziałem, no ale nie wiem. Czyli mówisz, że przyglądając się temu od strony osoby, która jakoś tam była w to zaangażowana, do czego angażowano strażaków, z ciekawości zapytam, do jakich akcji byliście wzywani najczęściej? Czyli poza normalnymi akcjami, jakie towarzyszą, czyli wiadomo, pożary, otwarcie i tak dalej, to jako że ja jesteśmy ze Szczecina, to jest miejscowość przygraniczna, to mierzenie temperatur na granicy i każdy statek, który przypływa do portu, to też trzeba było pojechać i zmierzyć mu temperaturę. Do tego jeszcze specjalne namioty były w nas w szpitalach, to też trzeba było je obsługiwać, komunikaty, tam było tego dużo. Tak naprawdę przychodziło się na służbę i od rana do rana praktycznie cały czas coś było do roboty, nie było tam jakiegoś tam telewizji za dużo, tylko cały czas praca, nie tu, dobra, wolny jesteś, jedź tam, jesteś wolny, to leć tam, wyjazd, dobra, zbieracie się, jedziecie i cały czas karuzela się kręciła. No teraz się coś to uspokoiło, no ale no nie wiadomo, czy znowu nie wróci, bo tam mówią, że znowu chcą coś tam, nie, robić, także nie wiem, jak to będzie. A też niepokorni się trafiali? Niepokorni w sensie... Nie chcieli się podporządkować? Nie, raczej nie było takich. Tam byli jacyś jeden tam gościu, tam mieliśmy czasem, pomagamy policji otwierać mieszkania, bo mamy sprzęt do tego, no to tam on nie chciał, żeby mu otworzyć, no to krzyczał, że ma wirusa w tej zasadzie, no ale w sumie okazało się, że nie ma, także... Wszystko się dobrze skończyło, generalnie rzecz biorąc. To wróćmy do MMA, bo po to się tutaj tak naprawdę spotykamy. Ta gala, no właśnie, to będzie... Co, przetarcie przed kolejnymi startami, bo tobie też pokrzyżowało trochę szyki to wszystko, co się działo. Kurczę, wiesz, tu dawno mnie nie było. Szczerze powiem, kilka kontuzji w moim życiu się też przytrafiło. Też ci odwołani rywale, to też tak naprawdę trochę mnie to tak jakby trochę zniechęciło. Przypomnij, ile my cię nie oglądaliśmy? No, grudzień 2018. No właśnie, to już będzie trochę... No, było trochę, no. I tak że powiem, no, szczerze, kurczę, no, teraz to trochę moje hobby, nie? Lubię po prostu to robić. Ja bym nie miał z tego pieniędzy, też bym to robił, bo robię codziennie, trenuję, także... Jestem, można powiedzieć, hobbystycznie, wiadomo, jak się to dalej potoczy, to już los decyduje na tej zasadzie, nie? Ale jakieś inne organizacje też ewentualnie gdzieś rozmawiały z tobą, czy to po prostu tak nagle wyskoczyło i tutaj przyjąłeś tą propozycję? Akurat tą walkę to wyszło na nagle, naprawdę. Przyszedłem parę razy, porobiłem z chłopakami, bo tam szykowali się do innych gal, fajnie mi szło, była propozycja, wziąłem, jestem. Inne gale, byłem po słowie z innymi organizacjami, ale potem wiadomo, to wszystko się... poprzesuwali, poodwoływali, tak naprawdę nie wiadomo, kiedy wznowią i tak to temat się ukrócił, nie, na razie. No tak jak wspomniałeś, walczyłeś na galach między innymi organizacji ACB, teraz ACA, no więc właśnie, tam jakieś ewentualnie są też prowadzone jakieś rozmowy, żeby wrócić może? No, nie ma, niestety nie ma, osobiście uważam, że to była najlepsza organizacja, z jaką miałem kontakt, kurczę, tam nikt mi nie odmawiał walki, bo jednak ci wschodni zawodnicy to nie pękają, a jednak tu u nas to... się często zdarza, że dobierają sobie rywali z rekordami, albo tak, żeby im pasował. Kurczę, no tam też jak przyjeżdżałem, no to ja tam byłem w sumie gdzieś tam, no raz walczyłem w walce wieczoru na Białorusi, nie? Ale tak ogólnie to też nie byłem jako wielką gazdą, a zawsze przyjęli mnie naprawdę jak gościa, nie? Czułem się jak VIP, także to i mówię, no finansowo to też bardzo dobrze wyglądało, także chciałbym do nich wrócić, niestety nie my jesteśmy po żadnym posłowie, może po tej walce, może. Może? No właśnie, o rywalu co możemy powiedzieć, jeśli chodzi z twojego punktu widzenia?
kurczę, z mojego... Bo przypomnijmy, że to jest, że ja ciężko mam wymieniać, nie chcę się pomylić, żeby to jak tu się śmialiśmy, zaraz wyjdzie rzeczywiście Rody McFory wyjdą z tego, ale przeciwnik, który przyjechał z Irlandii, gdzieś tam teoretycznie z jakiegoś teamu, tak, McGregora, gdzieś tam trenujący w gymie, ekipa tutaj taka się zjawiła i on reprezentuje właśnie ten gym. No to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, no wiadomo, jak oglądałem jego walki, to rzeczywiście trochę się wzoruje na McGregor, bo ruchy ma podobne, nie? Ale no, no nie jest takim fenomenem, to od razu mogę powiedzieć. No jest wyższy ode mnie, to jest na jego atutem. Coś tam, taki jest ogólnie przekrojowy, nie? Ma chyba więcej wygranych w parterze, ale wiadomo, że ja się tego nie boję. I też tam zapaśnie, i coś tam w stójce kogoś usadził. No, taki przekrojowy, solidny zawodnik. Naprawdę nie jest to jakiś kelner. Także, no dobrze, no ja nie lubię walczyć z kelnerami, bo to tak naprawdę wygrywasz i nie wiesz, czy się cieszyć, czy wypada się cieszyć, czy nie wypada, nie? Bo to każdy wiedział, że tak to się skończy, nie? Tu się będzie wypadało cieszyć, tym bardziej, że jak domyślam się, koledzy pewnie pay-per-view wykupią, czy nie? No, ja mam nadzieję, na razie to ludzi, którzy tak zadeklarowali się, że wykupią, jest pełna lista, także, ale tak zobaczymy na samym końcu, jak to się okaże, nie? No bo wiadomo, że jak to dobrze pójdzie, to i będą kolejne pewnie gale i dalej się będzie kręcić. A jak pójdzie słabo, to może znowu jakąś przerwę będą mieli, nie? No to tak jak ze wszystkim, no. To czekamy w takim razie na ten twój pojedynek, oby to rzeczywiście była taka walka po tej dłuższej przerwie u ciebie, która spowoduje, że ta motywacja taka poważna będzie tam gdzieś wracała i że znowu będziemy się mogli oglądać częściej w klatce niż to co dwa lata. No, no też mam taką nadzieję, szczerze mówiąc, no kurczę. Sporty walki są moją pasją tak naprawdę. Ja to robię już więcej niż połowę swojego życia. I po prostu wiadomo, że chciałbym robić tego jak najwięcej z tego mieć. No po prostu i tak chciałbym, żeby to ruszyło. No, w pewnym momencie, nie powiem, byłem mocno na to skoncentrowany. Całe życie miałem podporządkowane temu. Różnie to wyszło. Teraz zobaczymy, jak teraz pójdzie. No, no to czekamy na tą twoją walkę w takim razie. Dziękuję bardzo.